Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam przed sobą wiadomości z Lifeside News, wielkiej grupy obrońców życia ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy obrońcy życia, mając nowe raporty, wracają do sprawy słynnej nie tak dawno w Irlandii śmierci induskiej dentystki Saveti Halappanavar, która zmarła w wyniku nieprzeprowadzenia aborcji terapeutycznej. Ten przypadek został wykorzystany przez zwolenników aborcji w Irlandii do wprowadzenia częściowej, ograniczonej legalizacji zbrodni aborcji w Irlandii w lipcu 2013 roku, a niedawno, mianowicie dopuszczono w sensie prawnym możliwość zabijania nienarodzonego dziecka, jeżeli kontynuacja ciąży, jak to zapisano, może być zagrożeniem dla życia matki, a niestety przez to zagrożenie dla życia matki uznano także groźbę zapowiedzi dokonania przez tą kobietę w ciąży samobójstwa. Wracamy do Saveti Halappanavar. Otóż wiemy, była w 17 tygodniu ciąży, odmówiono jej zgodnie z irlandzkim prawem tak zwanej aborcji terapeutycznej i zmarła. Mąż tej kobiety obarczył od razu irlandzkie prawo za to, że jego żona nie żyje, bo gdyby dokonano aborcji, to by jego żona mogła żyć. Później wycofał się, przeanalizował te swoje oskarżenia i wycofał się z tej tezy, i to jest jego uczciwe stanowisko. Należy jeszcze podkreślić, że prezes Indyjskiej Federacji Stowarzyszeń Ginekologów i Położników, dr Hemi Dikwal, powiedziała, że gdyby doszło do aborcji, tej tak zwanej terapeutycznej, to ta kobieta umarłaby nawet 2 dni wcześniej. Co musimy podkreślić? Media irlandzkie, bez wymieniania nas, dalej lansują tezę, że przyczyną śmierci tej kobiety, tej dentystki Saveti Halappanavar, była odmowa aborcji terapeutycznej, a więc to restrykcyjne bardzo prawo irlandzkie odpowiada za zgon tej kobiety. Ostatnio ukazał się raport Państwowej Organizacji Irlandzkiej Health Information Quality Authority, w którym stwierdzono jasno, że przyczyną tego tragicznego oczywiście zgonu były zaniedbania personelu szpitala. Istniało aż 16 niewykorzystanych szans, które przy właściwej postawie lekarzy mogły doprowadzić do uratowania życia tej konkretnej pacjentki. Przykładowo, no rzecz bardzo prosta, personel szpitala nie podał kobiecie na czas niezbędnych antybiotyków. Nie przeprowadzono też wcześniej testów krwi. Ponadto lekarze, jak piszą, nie rozpoznali symptomów świadczącym o pogarszającym się szybko stanie zdrowia kobiety. Media o tych zaniedbaniach służby zdrowia do tej pory praktycznie niewiele piszą lub nic nie piszą i trwa ta kampania medialna, która już częściowo przyniosła tragiczny skutek w sensie osłabienia prawa do życia irlandzkich dzieci, ale także jest nadal wykorzystywana w walce o wprowadzenie pełnej swobody zabijania nienarodzonych dzieci. Podaję ten przykład z wielkim bólem, żeby uświadomić sobie tą przykrą, ale prawdę, że generalnie media, czy polskie, czy międzynarodowe, poza nielicznymi wyjątkami, bardzo często manipulują, bardzo często wręcz kłamią, no i stają konsekwentnie po stronie zwolenników aborcji. Musimy o tym wiedzieć, kiedy czytamy takie czy inne doniesienia medialne z Polski, z zagranicy, z Europy czy ze Stanów, że rzetelność środowisk medialnych w temacie obrony życia poczętych dzieci no jest bardzo różna, żeby nie powiedzieć zła. Wracam do Polski w tej chwili. No właśnie, z bólem przeżywamy opracowanie i emitowanie tego reklamowego spotu na temat procedury in vitro. Wiemy, w ostatnich tygodniach został on na zlecenie rządu wyprodukowany, jest prezentowany i w tym spocie po pierwsze nie podaje się w ogóle informacji o ogromnej śmiertelności dzieci poczynanych procedurą in vitro. Jeszcze raz przypomnę najnowsze dane z Wielkiej Brytanii, mówiąc obrazowo, ze 100 poczętych poprzez procedurę in vitro dzieci urodziło się 3.
Ogromna większość zginęła przed narodzeniem lub jest przechowywana w tych zamrażarkach w ciekłym azocie minus 200 stopni Celsjusza. Ale także w tym spocie nie ma ani jednego słowa o skutkach ubocznych u tych nielicznych urodzonych dzieci z procedury in vitro. W ogóle się nie mówi w tym spocie o tym, że mamy naprotechnologię nowoczesną, etyczną, skuteczną, dwa razy bardziej skuteczną niż in vitro i dwa razy tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom, naprotechnologia. Mówimy zawsze, naprotechnologii tak, in vitro nie. Tutaj moje zastrzeżenie i obawy takie budzi, jak to wygląda zgodnie z prawem polskim. Otóż ustawa o zawodzie lekarza mówi, że lekarz jest zobowiązany udzielić pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się też przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowania. Mówiąc bardzo krótko, lekarz ma powiedzieć, że są takie możliwe następstwa tejże procedury, którą proponuje, ma także pokazać inne alternatywne metody leczenia. Tego w tym spocie reklamowym nie ma. To jest wielkie zaniedbanie, no wielka manipulacja, która jest szerzona w skali całego naszego społeczeństwa.